Dobry wieczór, witamy na konferencji prasowej selekcjonera reprezentacji Polski Adama Nawałki. Dobry wieczór. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Proszę korzystać z mikrofonów, które znajdują się na sali. Dobry wieczór, Krzysztof Lech, TVP Info. Ja bym poprosił, żeby Pan ocenił to spotkanie, ale w kontekście występu tych dublerów, nazwijmy to, tych, których Pan wpuścił, żeby sprawdzić też pewnego rodzaju ustawienia. Moja ocena całego meczu jest pozytywna. Bardzo wartościowy mecz międzypaństwowy z bardzo mocnym rywalem. Wiele materiału oczywiście będzie do analizy pod względem taktycznym. Również, jak Pan wspomniał, grało kilku debiutantów, kilku zawodników, którzy w ostatnim okresie czasu nie mieli okazji występów. Oceniam pozytywnie występ tych zawodników, którzy dzisiaj dostali szansę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych spotkaniach i oczywiście będziemy uważnie obserwować ich zarówno w meczach ligowych, krajowych. Niektórzy grają jeszcze w pucharach europejskich, także mamy trochę czasu, aby podejmować ostateczne decyzje co do już kadry na mundial. Jeszcze wiele może się wydarzyć. Bartosz Rzemiński, sport.pl. Ja mam pytanie o Kamila Wilczka. Jak jego grę Pan by ocenił? Tak jak wcześniej powiedziałem, pozytywnie oceniam zawodników, którzy do tej pory nie mieli szansy występów. Kamil Wilczek miał kilka udanych akcji, również kilka strat, które nie powinny się przydarzyć. Myślę, że Kamil Wilczek jest zawodnikiem, który powinien w dalszym ciągu się rozwijać. Widać u niego jeszcze możliwości, także będziemy go uważnie obserwować w meczach ligowych i dopiero później będziemy decydować o tym, czy będzie w kadrze na następne mecze, czy inni zawodnicy dostaną szansę. Radosław Kosakowski, sportgniezno.pl. Panie trenerze, czy w kontekście tego, że dzisiaj Pan zagrał mocno odmłodzonym składem, to na poniedziałkowy mecz w Gdańsku będzie inna koncepcja i będą bardziej doświadczeni zawodnicy w podstawowym składzie? Jak Pan to widzi? Za wcześnie, aby podejmować już konkretne decyzje co do personali, co do ustawienia. Czekam na raport medyczny i wtedy będę podejmował decyzję. Mamy przygotowane warianty, ustawienia taktycznego, również jeżeli chodzi o zawodników. Chcemy sprawdzić i kilku dać szansę. Myślę, że wierzę gorąco w to, że tą szansę zawodnicy wykorzystają, ale decyzje już konkretne będziemy podejmować w niedzielę, dzień przed meczem. Maciej Siemiątkowski, Naisport. Panie trenerze, jakby Pan ocenił tę grę z tym nowym ustawieniem na trzech obrońców? Czy to jest ustawienie, które będzie Pan chciał dalej kontynuować, czy jednak ta czwórka będzie bardziej preferowana dalej? Bardzo, bardzo ciekawie to wyglądało, mogę powiedzieć obiecująco. Tym bardziej, że po raz pierwszy wystąpiliśmy w takim składzie personalnym i po raz pierwszy rozegraliśmy oficjalny mecz w takim ustawieniu. Mieliśmy bardzo mało czasu co do doskonalenia naszej organizacji gry, ale wyglądało to bardzo obiecująco. Z pewnością jest to ustawienie, które ma duże możliwości, zarówno co do takiej bardzo dobrej gry
w defensywie. Widać, że bardzo groźni zawodnicy Urugwaju mieli kłopoty z przedostaniem się pod naszą bramkę. Dwa celne strzały mówią same za siebie. Praktycznie nie stworzyli sobie groźnej sytuacji. I myślę, że takie próby będą czynione na wiosnę, chociaż cały czas jestem przekonany, że naszym koronnym ustawieniem będzie ustawienie czwórką obrońców, ale jest to na pewno bardzo ciekawa alternatywa. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy. Proszę, Maciek. Panie trenerze, Maciej Białek, Polska Agencja Prasowa, dobry wieczór. Chciałbym zapytać o Artura Boruca, o to pożegnanie. Też troszkę innego też kąta. Czy to, że to pożegnanie miało taką uroczystą oprawę, odświętną oprawę, bo czuć było to dzisiaj, że to jest mecz trochę dla Artura, czy to troszkę piłkarzy mobilizowało jeszcze bardziej, czy może troszeczkę dekoncentrowało w pewnych momentach, czy może troszeczkę wpłynęło na ich mobilizację, jak do tego podchodzili? I też jeśli można słówko o Arturze, bo mówił pan o dwóch celnych strzałach, Artur je wybronił. Jeśli można też krótki komentarz do jego występu. Dziękuję. Artur swoją dyspozycją myślę, że nawiązał do swoich najlepszych występów. Jedno słowo, które myślę przychodzi na usta, to podziękowania dla Artura. Była to wspaniała kariera reprezentacyjna. Jestem przekonany, że jeszcze kariery nie zakończył, nie powiedział ostatniego słowa, oby jak najdłużej czerpał radości z piłki nożnej. Tego mu gorąco życzę. Natomiast Artur zawsze miał bardzo pozytywny wpływ na drużynę, jeżeli chodzi o motywację. Chociaż też trzeba przyznać, że każdy mecz w barwach biało-czerwonych jest dla wszystkich zawodników wielkim przeżyciem. To jest honor, to jest wielki zaszczyt i zawsze tak podchodzimy do meczów reprezentacji polskiej. Dobry wieczór, trenerze. Jakub Kubielas, Katowicki Sport. Powiedział trener, nawiązując tutaj do ustawienia, że w defensywie wyglądało to obiecująco, fajnie, natomiast ja chciałbym zapytać o ofensywę, no bo jeżeli Urusi nie stworzyli ani jednej sytuacji w zasadzie klarownej pod naszą bramką, tak my niewiele stworzyliśmy pod ich bramką. Czy to troszeczkę trenera w kontekście zmiany ustawienia nie martwi? Wręcz przeciwnie. Uważam, że stworzyliśmy kilka bardzo dobrych sytuacji. Czy to po stałych fragmentach gry. Jarek jak miał 3 doskonałe sytuacje do strzelenia bramki. Również z akcji kilka fragmentów naprawdę było bardzo ciekawych i myślę, że można być zadowolonym, choć oczywiście no, są jeszcze rezerwy, nawet jeżeli chodzi o dynamikę prowadzenia tych akcji, natomiast bardzo szybko przechodziliśmy z głębokiej defensywy do ataków szybkich. Widać duży potencjał, nad tym cały czas pracujemy, chociaż do tej pory transfer pozytywny był naszą bardzo mocną stroną i mam nadzieję, że w dalszym ciągu będzie. Po raz pierwszy grając w takim ustawieniu, trudno jest prowadzić atak pozycyjny przez pełne 90 minut, dlatego grając naprzeciwko bardzo mocnej drużynie, my musieliśmy ten mecz rozegrać bardzo dobrze pod względem taktycznym i mieliśmy pomysł na ten mecz. Kontrolowaliśmy grę przez całe spotkanie, to myśmy stworzyli sobie więcej sytuacji, choć muszę pochwalić drużynę Urugwaju, że rzeczywiście każdy zawodnik jest świetnie wyszkolony pod względem technicznym, bardzo duża świadomość taktyczna. I myślę, że powinniśmy być zadowoleni z tego meczu w kontekście tego, że graliśmy w trochę innym ustawieniu taktycznym po raz pierwszy, jak i też w zupełnie innym ustawieniu personalnym, porównując do meczów eliminacyjnych.
Mateusz, proszę bardzo. Wszystkie pytania? Już? Dziękuję. Jeszcze dwa. O, jeszcze proszę, dwa. Proszę dwa pytania. Krzysztof proszę Kawa bardzo. I Mateusz Święcicki i kończymy. Proszę, Krzysztof. Krzysztof Kawa, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska. Panie trenerze, tu pytanie o Roberta Lewandowskiego. Czy dla pana jednym z największych jakby korzyści z tego meczu, jaki pan wyniósł, jest to, że drużyna sobie poradziła bez swojego lidera? Chodzi mi o sferę mentalną, bo widać było, że z taką drużyną jak Urugwaj zagrała bez kompleksu, mimo że w nowym ustawieniu z nowymi zawodnikami, ale nie było widać tutaj żadnej paniki, żadnych takich sytuacji, w których by ta drużyna właśnie traciła kontrolę nad tym meczem. Myślę, że nie, że spodziewaliśmy się właśnie takiego meczu, jeżeli chodzi o przygotowanie mentalne. Tutaj nie było żadnych obaw, że drużyna nie będzie realizowała założeń taktycznych, wręcz przeciwnie, była bardzo skoncentrowana. Natomiast nie ma co tutaj analizować sytuacji takiej, czy grała, czy drużyna sobie poradzi, czy też nie. Robert Lewandowski jest genialnym, wybitnym zawodnikiem i nie ma tutaj w ogóle co nawet dywagować na temat zastąpienia Roberta 1-1. Mogą zdarzyć się takie mecze. My musimy być, gdzie Robert Lewandowski nie będzie mógł grać. My musimy być na to przygotowani poprzez właśnie organizację gry. Odpowiednie zadania dla zawodników i też myślę, że dzisiaj od tej strony taktycznej było to bardzo ciekawe spotkanie. Ostatnie pytanie, Mateusz. Mateusz Święcicki, panie trenerze, mam takie pytanie, bo obejrzałem kilka rozmów z Arturem Borucem przed tym ostatnim meczem, ale bardziej chodzi mi o wywiad, który został przeprowadzony z nim bodaj pół roku temu. I tam Artur zapytany o to, jaką rolę pełnił w pana reprezentacji, powiedział, że w sumie to nie wie i najlepiej byłoby pana zapytać. To ja zapytam, jak to wyglądało z pana perspektywy, jaką rolę Artur Boruc pełnił w reprezentacji Adama Nawałki i dodając jeszcze jedną kwestię, jeden szczególny moment, który zapadł w panu najbardziej w pamięci, jeżeli chodzi o Artura Boruca w tej drużynie, może nawet nie chodzi o boisko, a jakąś chwilę, którą pan szczególnie pamięta w związku ze zgrupowaniami reprezentacji. Artur Boruc był bardzo ważną postacią naszej reprezentacji. Artur Boruc cały czas walczył o miano bramkarza numer jeden. Była naprawdę rywalizacja na najwyższym poziomie. Mieliśmy do dyspozycji podczas Mistrzostw Europy trzech świetnych bramkarzy, jednych z najlepszych w Europie. Ja oczywiście zawsze muszę dokonać wyboru i właśnie między innymi dlatego na mistrzostwach bronił Wojtek Szczęsny i Łukasz Fabiański, natomiast cały czas Artur był przygotowany, był zawodnikiem, który potrafił bardzo dobrze wpływać na atmosferę w drużynie. Wtedy, kiedy było ciężko pracować, ciężko pracował. Wtedy trzeba było trochę rozluźnić atmosferę. Robił to świetnie i bardzo będę mile wspominał pobyt Artura w reprezentacji Polski. Dziękujemy. To było ostatnie pytanie. Życzymy dobrej nocy.